miałam niewiele lat, 4,5. Mieszkałam na Ordona 21 w takim niewielkim domku koło Wschowskiej w ogródku. Mieszkałam tam z moim tatą, bo mama już nie żyła, z babcią i z wujkami. Tego feralnego dnia tata, jak wyszedł pierwszego do pracy, powstanie go zaskoczyło na Żoliborzu, bo tam pracował, nie wrócił już do domu, nie miałam żadnej wiadomości. Zresztą nie wiem, czy jako 4-letnie dziecko sobie bardzo zdawałam sprawę z tego. W każdym razie no, byłam sama z babcią. Był to, no nie wiem, jakieś chyba wczesne przedpołudnie tego 5 albo 6, bo też nie wiem, który to był dokładnie dzień. I nie wiem, co się działo, ale chyba babcia zdawała sobie sprawę, że jakiś niepokój jest w okolicy, bo gdzieś w kącie taka bardzo zdenerwowana siedziała, a ja siedziałam, no nie wiem dlaczego, pod stołem w takim pomieszczeniu, które miało okna wychodzące na poprzednią posesję, na której mieszkała w takim większym piętrowym domu moja cioteczna babcia z liczną rodziną. I w pewnym momencie tam na tej posesji coś się działo. Jakieś były no, niepokojące odgłosy. W końcu pojawiły się strzały. Były, nie pamiętam ile tych strzałów było i czy to długo trwało, nie mam pojęcia, jak to długo trwało. W każdym razie wiem, że doczekałyśmy do jakiegoś zmierzchu chyba i wtedy babcia wzięła mnie za rękę i poszła zobaczyć, co na tej posesji się stało. No i to, co zobaczyłam, no nie był to miły widok, mianowicie podwórko usiane było kilkunastoma zwłokami leżącymi. Między tymi zwłokami były moje dwie koleżanki, z którymi się bawiłam. Były takie małe dziewczynki. Jedna miała, Basia, tyle lat co ja, druga była Bożenka, młodsza. I ta Bożenka leżała martwa na ramieniu martwego ojca. Natomiast Basia, równie martwa, leżała koło nich. I wokół nich no, jeszcze kilkanaście innych zwłok leżało. No, Po tym znalezisku, no przykrym, szybko mnie babcia tam zabrała i uciekłyśmy chyba jeszcze tego samego dnia gdzieś w głąb Woli na Bema, bo tam miałyśmy rodzinę. Ale jak dotarłyśmy do tego domu na Bema, to tam już nikogo nie było. Byłyśmy same właściwie. Nie wiem też, jak długo tam zostałyśmy. Ale po jakimś czasie kolejni Niemcy się pojawili, przeszukując cały ten dom. Mnie i babcię postawili na podwórku. No ja już wiedziałam, co to znaczy. Niemiec stał koło mnie z pistoletem przy mojej skronie i powiedział, czy tutaj są jacyś bandyci? No ale oprócz nas nie było nikogo, ponieważ nikogo nie było, więc zostałyśmy całe, ale Niemiec wyraźnie mówił, że jak tylko kogoś znajdą, no to niestety, ale on nas zastrzeli. No ale nie zastrzelił nas, nikogo nie znaleźli, więc oddalili się. A my dalej w tym domu, czekając na następną wizytę niemiecką, czekałyśmy, nie spodziewając się oczywiście tej wizyty, ale przyszli kolejni Niemcy, tupotali po takich drewnianych schodach, bo wtedy schody były na piętra drewniane, łomot był okropny. No i nic już nam żadnej krzywdy nie robili, ale wygonili nas. Kazali nam się gdzieś tam w kierunku Włoch nas pędzili. Nie wiem, czy to nas było dużo, czy nie. W każdym razie pędzili nas taką no, bitą drogą w kierunku Włoch. Albo może w kierunku Pruszkowa to była, nie wiem. Wiem, że ja z babcią osiadłam na tych Włochach. I w tych Włochach jakiś czas tam przebywałyśmy, ale ponieważ wyszłyśmy z tego domu, no tak jak stałyśmy, więc babcia doszła do wniosku, że coś nam pewnie będzie potrzeba, jakichś ubrań czy jakichś konkretnych innych rzeczy z tego domu, więc podjęła wędrówki ze mną na Ordona z tych Włoch, oczywiście na piechotę.
takie wycieczki odbywałyśmy, oglądałyśmy porzucone gospodarstwa. To strasznie to, pamiętam to, to było strasznie przykre. Ciągnęłyśmy się przez tą drogą i miałyśmy takie porzucone domy. Widać było, że wszystko jest tak, jakby ktoś przed chwilą stamtąd wyszedł. Stały w ogródkach jakieś, no to przecież był sierpień. W ogródkach stały jakieś stoły zastawione jakimiś garnkami, jakieś porzucone zabawki dziecięce, jakieś lalki, rowerki, wózki. Wszystko to dla mnie było takie dziwne, bo ja bym się tam chciała tym bawić. Chciałabym z tego korzystać. A to było wszystko porzucone i takie jakieś bezpańskie. No ale no wszystko takie było, jak było. Myśmy szły dalej. Wracałyśmy do własnego domu tam na Ordona. Babcia stamtąd zabierała no coś, co pewnie nam było potrzebne. Nie mam pojęcia co. Wiem, że ja zabrałam swoją lalkę. Wózka babcia nie pozwoliła zabrać, bo to za ciężko, ale lalkę zabrałam, wracałyśmy z powrotem i tak wracałyśmy dwa razy. A trzeciego dnia, bo jeszcze był trzeci raz, też wróciłyśmy. To z tych Włoch no, nie było tak bardzo daleko, ale blisko nie było. Teraz nikt z woli na Włochy nie chodzi na piechotę, tylko każdy jeździ. No ale myśmy wtedy dzielnie przedzierały się. No i tego feralnego dnia też było ciepło, musiał to być też sierpień, bo było gorąco. Pamiętam, że palące były wkoło domy. Pamiętam, że aż ręka mnie paliła przed ramię. Tak było gorąco, ale nie od słońca, tylko od pożaru tych domów. Ale oprócz tego słońce też świeciło. Doszłyśmy do tego domu, ale domu już nie było. Były tylko spalone szczątki. Domek nasz był drewniany, o ile pamiętam. Więc tylko kupka takiego gruzu leżała. Nic tam więcej nie było. Tutaj w jednym końcu jakiś stopiony cukier czy coś. Tam jakieś takie dziwne okruchy w tym domu były. Co moją uwagę, tylko to do dziś pamiętam takie wrażenie dziwne, że stoi drzewo, a na tym drzewie suszone śliwki się suszą. Jakoś tam widocznie kojarzyłam śliwki takie do jedzenia, a tutaj nagle były ususzone. Więc to też takie do dziś pamiętam ten dziwne wrażenie, że to oglądam. No ale długo nie musiałam nad tymi śliwkami się zastanawiać i martwić się im, dlaczego one są uschnięte, bo ulicą Ordona, a wtedy to były te takie kociołby, posłyszałam taki tupot takich podkutych żołnierskich butów. Jak oni tak głośno bardzo maszerowali po tym bruku i spytali się, co my tu robimy. No nie wiem, co tam się babcia tłumaczyła, czy nie, tego nie pamiętam. W każdym razie kazali nam za sobą iść. No i myśmy właśnie znalazły się z tego Ordona. Ordona nie trzeba było minąć, ja na Kazimierza, już blisko było do Wolskiej. Znalazłyśmy się na Wolskiej. I tą Wolską, na tej Wolskiej już zorientowałam się, że idziemy w pewnym tłumie. Były tam jakieś inne osoby i od tych osób dowiedziałam się, że my właśnie idziemy na śmierć, że tam idziemy do takiego kościoła, gdzie ludzie trują gazą i my idziemy tam pożegnać się z życiem. No ale nie bardzo chyba sobie zdawałam z tego sprawę, bo nie byłam chyba specjalnie jakaś wystraszona. Dotarłyśmy tutaj do bramy kościelnej. Przy tej bramie kościelnej był taki spory stolik postawiony. Przy nim siedziało kilku Niemców. Mieli rozłożone karty i jakieś słodycze jakieś jedli. I oni coś tam do mnie szwargotali, ale ktoś tam widocznie mówił po polsku, bo mniej więcej wiedziałam, co do mnie mówią. W końcu razie, no, nie byli dla mnie niemili. Muszę powiedzieć, że nawet byli zupełnie sympatyczni, głaskali mnie po głowie. Ja byłam taką małą dziewczynką, blond włosy. Później mi ktoś tam tłumaczył, że im może przypominałam ich własne dzieci, bo własne takie małe dziecko, dziewczynka, nie robili mi krzywdy. Nawet mnie częstowali słodyczami. No ale babcia oczywiście nie pozwalała mi tego jeść. I o dziwo nie zaprosili nas do wnętrza tego kościoła, tylko kazali tym Niemcom odprowadzić nas na to miejsce, skąd nas ten patrol zabrał. I myśmy z powrotem na tego Ordona wróciły i wróciłyśmy z powrotem do Włoch.
I w tych Włochach, już więcej już nie było po co na ordon wracać, w tych Włochach, na tych Włochach doczekałam się, aż pojawił się mój tata. Upadło powstanie, tata szukał mnie i potem w jakimś czasie, po kilku tygodniach, zresztą przy pomocy matki tych dziewcząt zabitych, tych moich dwóch koleżanek na Ordonie, okazało się, że ta pani była w ciąży i ona nie została wtedy pozbawiona życia. Ona jakimś cudem, zresztą kilka osób jeszcze z tych osób przygotowanych do rozstrzelania przeżyło. Nie wszystkie one umarły. Przeżyła również ta moja cioteczna babcia, ale i ta pani, tam pani Małachowska, dotarła do obozu przejściowego i tam urodziła syna. I ona no, jakoś tak odsłała od jednej osoby do drugiej. Tata gdzieś tam dotarł do jakiejś wiadomości, że ona wie, bo ona tą swoją tragedię opowiadała wszystkim w tym obozie w Pruszkowie i oni wiedzieli, że ona jest z tego Ordona. Jak tam mój tata no, rozpytywał się przez różnych znajomych, co się ze mną stało, czy ja żyję, czy nie żyję. Ona wiedziała, że ja jestem we Włochach i w ten sposób tata mnie odnalazł. No i to chyba... Dalsze dzieje były różne, ale chyba na razie wystarczy tyle. Dziękuję.